Moc historii. Dzień dobry, witamy państwa we wczesne niedzielne popołudnie. Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś niezbyt daleka podróż, jeżeli chodzi o moc historii, bo wybierzemy się kilkanaście kilometrów od Kielc. Do starochęcin, no a mówiąc o starochęcinach, nie możemy też nie wspomnieć o chęcinach, no bo to jedno z drugim jest związane. A właściwie na dobrą sprawę to jeszcze o podzamczu trzeba byłoby mówić, więc mamy właściwie trzy w jednym, bo starochęciny rzeczywiście dzisiaj kojarzone przede wszystkim z bardzo interesującym kościołem, o którym mam nadzieję jeszcze sporo powiemy. Jednak w dziejach wiążą się bardzo mocno zarówno. Z chęcinami, no bo ta nazwa starochęciny wskazuje, że jednak tu były początki chęcin. No i w pewnym momencie rzeczywiście było tak, że to podzamcze dzisiaj funkcjonujące osobno stanowiło integralną część starochęcin. Zresztą, no tak to wyglądało, że pod nazwą Chęcin kiedyś rozumiano. Mimo, że już Jan Długosz pisał o starych chęcinach, no to jednak rozumiano zarówno wieś, jak i folwark, czyli właśnie to podzamcze oraz zamek. Mamy więc taką sytuację, że w źródłach pisanych trzeba to jednak rozdzielać. No i nawet jeśli popatrzy się na niezbyt przecież odległe dokumenty, bo pochodzące z XVIII wieku, mam tutaj na myśli rejestr diecezji, tak jak to wtedy zapisano z lat 1783-1784, w którym to rejestrze wymieniono wszystkie parafie znajdujące się na polskich ziemiach z takim podziałem na diecezję, a potem alfabetycznie poszczególne parafie w dekanatach są usytuowane, no to w parafii chęciny przypomnijmy, no, ona wtedy była i to jest istotne też gdy mówimy o Starych Chęcinach, wtedy należała do diecezji gnieźnieńskiej. W parafii chęciny wymienione są chęciny, miasto, starostwo, którego właścicielem był załuski starosta Chęciński i jest tuż obok, należąca też do Załuskiego, miejscowość określana jako Chęciny Starostwo, a więc chodzi tutaj rzeczywiście o starochęciny, bo oprócz tego jeszcze jest wymieniony zamek i folwark. Więc jeśli rzeczywiście mówimy o starochęcinach, to o tych trzech komponentach nieustannie należy pamiętać, bo inaczej no to możemy się pogubić w tych wszystkich dywagacjach, które teoretycznie dotyczą niewielkiej dzisiaj wioski, ale wiążą się z bardzo skomplikowanymi informacjami z przeszłości. Tutaj wspomnieliśmy o dokumentach i o tych rejestrach z XVIII wieku, no ale. Historia starochęcin sięga znacznie, znacznie wcześniej, bo to są czasy przecież Bolesława Wstydliwego. Chociaż no nie można wykluczyć, że osada już istniała wcześniej. Te początki giną w pomroce dziejów. Podobnie zresztą przecież jak i kwestia zamku. Nie do końca wyjaśniona, kiedy to zamek został wybudowany. Oczywiście kilkanaście lat temu odkryto tę pierwszą wieżę, a więc wiemy, że no nie te trzy, które dzisiaj mamy przed oczami, tylko. Nieistniejąca wieża, której tylko fundamenty zostały uwidocznione, ona była pierwszą wieżą, no i cała historia zamku w związku z tym. Zwróćmy na to uwagę. Waldemar Gliński, nasz archeolog, odkrył tę wieżę i trzeba było zmienić całą historię nie tylko Zamku, ale całą historię Chęcin, bo ta wieża, wszystko na to wskazuje, była fundacji Wacława II Czeskiego, a nie Władysława Łokietka, jak wcześniej sądzono. I dlatego też, no, jeśli patrzymy na tamte kwestie dotyczące początków, to możemy się opierać tylko na tym, co zostało zawarte w dokumentach pisanych. No i taka najstarsza. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1275 roku. Ona oczywiście dotyczy Starochęcin. Nie dotyczy Chęcin. Pierwsze wzmianki dotyczące zamku pochodzą z 1306 roku. No a potem już Chęciny. No to jest miasto, które na bazie Starochęcin powstawały. I Dlatego też pojawiła się ta nazwa chęciny w odróżnieniu od starochęcin. Więc rzeczywiście te czasy Bolesława wstydliwego, ale dokument wydany dokładnie 22 maja w Krakowie, on był przechowywany w klasztorze dominikańskim, jest niezwykle ważny, dlatego że po raz pierwszy rzeczywiście pojawia się wzmianka na temat chęcin. Oczywiście starochęcin, no musimy ciągle o tym pamiętać, że początki tego wszystkiego, co wiąże się z tym sławnym zamachem, z tą sławną miejscowością, to są właśnie Starochęciny. No i jest tam informacja, która dotyczy takiego wydarzenia, związanego właśnie z chęcinami, ale pisanymi wówczas w liczbie pojedynczej i pisanymi przez samo H, a więc Hancin. Tak zapisano w tym dokumencie nazwę Starochęcin. No i z dokumentu tego wynika, że książę Sandomierski, Bolesław wstydliwy, nadał Mikulonowi kiedyś sądzono, że on pochodził z rodu lisów, dzisiaj uważa się, że być może z rodu odrowążów więc my tak do końca też tego jednoznacznie. Nie wiedzieliśmy przez całe wieki, a ten Mikulon pełnił funkcję podkomorzego sandomierskiego i podkreślono w tym dokumencie, że to nadanie uczynione zostało za poczynione zasługi, a więc czymś bardzo się zasłużył księciu nasz Mikulon i że właśnie książę nadał teren swojej książęcej wsi łagiewniki, która została. Przyłączona do dziedzicznej wsi Mikulona Hancin, właśnie, a więc te wioski. Prawdopodobnie tak przypuszczamy, ze sobą sąsiadowały i że te łagiewniki, dzisiaj nieistniejące, gdzieś tutaj się musiały znajdować. Oczywiście, że przychodzą nam na myśl łagiewniki, bo tak w dawnych dokumentach, już od XIX wieku, nieustannie to podkreślano, że chodzi o łagiewniki w pobliżu Chmielnika. No to jest bardzo odległa miejscowość. Niektórzy budują taką hipotezę, że po przyłączeniu tych łagiewnik, ale nie tamtych podchwyconych, mielnikiem tylko tych właśnie tutaj przy chęcinach leżących, po przyłączeniu do starochęcin, nastąpiło przeniesienie ludności do tamtych łagiewnik. Moim zdaniem to trochę chyba skomplikowane byłoby, bo po co przenosić ludzi gdzieś tam daleko, no ale pewno tego nigdy nie ustalimy. Natomiast my sądzimy, że współcześnie, że łagiewniki znajdowały się właśnie na terenie Podzamcza. Zanim tutaj powstał dwór starostów chęcińskich, wcześniej Folwark, a później dwór starostów chęcińskich, że jednak tutaj ta wioska się znajdowała. Albo ona mogła się znajdować troszeczkę bliżej rzeki jednej i drugiej, bo tu są dwie istotne rzeki, czyli Bobrza wpływa do Czarnej Nidy. Te opisy dotyczące Starochęcin zawsze odnoszą się do tego, że właśnie wioska znajdowała się tuż przy tych rzekach. Zresztą no, funkcjonował młyn, baranek tak się nazywał, o którym wielokrotnie czytamy w różnych dokumentach, a on właśnie należał do Starochęcin. No i y, musimy też o tym pamiętać, że dzisiejsze Starochęciny znajdują się w innym miejscu niż te dawne. A więc paradoksalnie, no mało że chęciny są jeszcze w innym miejscu, no to starochęciny też są w jeszcze w innym miejscu. Ponieważ w latach 30. XIX wieku tym się charakteryzował, że przez całe to stulecie dokonywano kolonizacji wsi, czyli takich regulacji. Przenoszono się w inne miejsca. Oczywiście nie bardzo daleko, tylko czasami kilkaset czy kilkadziesiąt metrów. No i tak właśnie było w starochęcinach. One kiedy Znajdowały się w takim zagłębieniu leżącym bliżej Bobrzy i Czarnej Nidy. Nie na tej górce, na której dzisiaj się znajduje kościół, czyli nie bliżej Chęciń, tylko troszeczkę dalej od Chęciń. No i dopiero ta regulacja w XIX wieku spowodowała, że mamy dzisiaj tę ulicówkę, charakterystyczną więc zabudowę wsi. I z tego punktu widzenia też istotne jest to, że być może łagiewniki mogły się znajdować właśnie tu, gdzie jest pod zamcze, ale też może łagiewniki znajdowały się właśnie gdzieś bliżej rzeki i sąsiadowały z chęcinami, z tą miejscowością Hancin, od tej strony właśnie rzecznej. A więc no, mamy tutaj sporo skomplikowanych kwestii i być może, że kiedyś na przykład jakieś prace archeologiczne, to jest więc niezwykle ważne, kiedy znajduje się jakieś skorupy gdzieś tam w polu, bo być może właśnie takie prace archeologiczne doprowadzą do tego, że znajdziemy na tym terenie jakieś artefakty świadczące o osadnicy, no i będzie można rzeczywiście jakoś próbować lokować te łagiewniki, o którym wspominał książęcy dokument. Ale też musimy pamiętać, że no to właśnie skomplikowane jest, dlatego że kiedyś między Starochęcinami, a Chęcinami dzisiejszymi, a zamkiem znajdował się duży las. I on przez wieki tutaj się znajdował. Dopiero... Zezwolono na jednemu ze starostów na wycięcie tego lasu. To był las dębowy, który przeznaczono na klepki. No i zmieniła się znowu cała sytuacja, jeśli chodzi o to sąsiedztwo starochęcin. A jeszcze jest jeden ciekawy element: zobaczmy, jeszcze nie ruszyliśmy z miejsca. Właściwie nie mówimy o innych kwestiach, tylko ciągle o tych początkach starochęcin i tyle różnych motywów się tutaj pojawia. No bo kwestia dotyczy takiej karczmy. Która znajdowała się właśnie nad rzeką, a była to karczma należąca do miasta, czyli do chęcin dzisiejszych. No i to jest ciekawe, że tak bardzo daleko od chęcin, to jest no około dwóch kilometrów, ta karczma się znajdowała, a do miasta należała. Czyli jest to dowód właśnie na te powiązania dotyczące łagiewnik, starochęcin i tej skomplikowanej sytuacji, jak to wszystko wyglądało właśnie przed wiekami, gdy w 1275 roku po raz pierwszy o starochęcinach przeczytaliśmy. O tych początkach już wspomnieliśmy, czyli tym pierwszym dokumencie, gdzie pojawiają się starochęciny z 1275 roku. No, ale mamy jeszcze samą nazwę starochęciny. Przecież wspominaliśmy hancin, pisane przez Samocha i w liczbie pojedynczej. Natomiast Natomiast w 1306 roku pojawia się już nazwa pisana przez C.H., ale nadal w liczbie pojedynczej. Dopiero później nastąpiła ta zamiana. Z czym ona się wiązała? No, trudno powiedzieć, bo nawet trudno powiedzieć, czy ta nazwa Chęciny pochodzi rzeczywiście, tak jak niektórzy językoznawcy uważają, od nazwy osobowej Chęta. No i w związku z tym są Chęciny. Mamy tutaj więc problemy, no ale nie ulega wątpliwości, że nastąpiła ta Zmiana na liczbę mnogą. I ten zapis przez CH już cały czas funkcjonujący. No i rzecz jasna, oczywiście, starochęciny, które już u Jana Długosza pojawiają się właśnie w takim zapisie, że stare chęciny, no a potem połączono tak jak współcześnie, starochęciny. Używa się tego jednego wyrażenia, a nie dwuczłonowego. Ale kiedy patrzymy też na ten dokument z 1275 roku, no to już mamy, zresztą to jest akurat w przypadku starochęcin bardzo dobra sytuacja, ponieważ jest mnóstwo dokumentów. To są lustracje królewskie, ponieważ no to była własność królewska, więc co jakiś czas pojawiali się lustratorzy, którzy spisywali majątek. No i przy okazji mamy bardzo dużo imion i nazwisk osób, które mieszkały w Starochęcinach. Także akurat tutaj wspaniale jest wioska pod tym względem reprezentowana. Możemy o tych mieszkańcach wielu powiedzieć. Już możemy o nich powiedzieć właśnie w tym 1200 75 roku. No bo w dokumencie Bolesława Wstydliwego jest wymienionych kilka osób, które wtedy mieszkały w starochęcinach. A więc Mareta razem z synami. No, z synami chyba że tłumaczylibyśmy to z dziećmi też, no ale raczej, raczej chodzi o to określenie z synami. Jest również wymieniony Marcin razem z synami. Jest też wymieniony z Dislau, czyli Zdzisław. No tak to musimy tłumaczyć. Jest także Kristek, jest Bogus, jest Hucek, ale pisany małą literą, czyli prawdopodobnie pomyłka kopisty tutaj była. Był również Gajek wśród mieszkańców, no i był Florian, zwany. Gost, syn Stanisława, który został specjalnie przez księcia osobno potraktowany i miał pewne przywileje. W związku z tym, no już od tego momentu, od XIII wieku, możemy mówić o mieszkańcach starochęcin. Przy czym, oczywiście, że problemem jest teraz charakter samej tej miejscowości, jaka ona była. Jeśli weźmiemy pod uwagę. Sytuację ogólną chęciń wtedy, no to mamy łagiewniki, czyli, no, wszystko na to wskazuje osadę służebną. Przy czym musimy cały czas pamiętać, że te osady o charakterze służebnym związane były z Grodem Małogowskim. W dokumencie Bolesława Stydliwego ciągle się o tym wspomina, że Gród Kasztelański to jest Małogoszcz. No i zresztą te miejscowości blisko leżące, na przykład Szewce, to są wioski służebne, blisko Chęcin leżące dzisiaj, ale to były wioski służebne właśnie Małogoszcza. Nie Chęcin, musimy o tym wyraźnie pamiętać. No i więc łagiewniki, ale były też skotniki, czyli była to osada służebna zamieszkała przez ludzi, którzy zajmowali się hodowlą bydła, na potrzeby właśnie grodu kaszterańskiego w małogoszczu. I te skotniki znajdowały się na terenie dzisiejszych chęcin. A więc gdy powstał zamek, a następnie u jego podnóża zaczęło tworzyć się miasto, no to ono znajduje się na terytorium tej wioski Skotniki, osady służebnej. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę teraz starochęciny, to możemy wysunąć taki wniosek również na podstawie tego dokumentu książęcego, że starochęciny pełniły rolę jakiejś osady targowej. Skoro były tutaj te skotniki, skoro były te łagiewniki, no i miejscowość mogła więc taką właśnie odgrywać rolę. No a potem się to wszystko właśnie zaczęło zmieniać, bo w 1500 roku kościół w Starochęcinach, który prawdopodobnie powstał z fundacji właśnie tego Mikulona, inaczej Mikołaja, około 1280 roku, no tak przypuszczamy, że ten kościół przestał być kościołem parafialnym właśnie w 1500 roku. No i stał się kościołem filialnym, później osobną kaplicą, później nawet w XVIII wieku planowano wyburzenie kościoła, bo tak był zrujnowany. To jest ten, który dzisiaj my oglądamy, bo ta budowla współczesna jest XVII-wieczna, ale w XVIII wieku już tak była zniszczona, że planowano rozbiórkę i planowano przeznaczenie materiału na, na szkołę i, i w związku z tym może by już kościoła nie było, gdyby no, nie wydarzenia z tego końca XVIII wieku, czyli rozbiór naszego kraju. Mamy tu o tyle sytuację też skomplikowaną, że dopiero w 1986 roku. Powstała z powrotem w starochęcinach parafia. A więc ta, która istniała do 1500 roku, i to był kościół parafialny chęcin. Następnie przez tyle wieków nie odgrywał kościół w starochęcinach roli żadnej, a teraz znowu z powrotem stał się kościołem parafialnym. Dlatego, no, bardzo dużo różnych problemów, jeszcze do tego oczywiście musimy nałożyć to, co wiązało się no, z tym charakterem chęcin, a więc z budową zamku, który miał pełnić rolę takiej strażnicy i ośrodka nadzorującego wydobycie rud metali nieżelaznych, które tutaj odkryto. Na, na tych jedenastu górach wokół chęcin i w związku z tym ta rola chęcin zaczęła wzrastać z powodu zamku, a starochęciny powolutku powolutku odgrywały coraz mniejszą rolę aż w końcu całkowicie przez chęciny zostały zdegradowane do roli niewielkiej wsi ale w dokumentach jednak ciągle podkreślanej właśnie że to jest osobna wieś a nawet że te chęciny to jest właśnie wieś zamek i folwark tak jak na samym początku wspominaliśmy. Nieco wiemy już o mieszkańcach Starochęcin, o tych, o których wspominaliśmy, uwzględnionych w dokumencie Bolesława Wstydliwego, no ale wiemy, że Starochęciny to była wioska królewska, skoro wieś królewska, no to. Co jakiś czas prowadzone były lustracje tych dóbr królewskich. No i tutaj też sporo ciekawego możemy na temat starochęci się dowiedzieć. Na szczęście tych lustracji sporo się zachowało. Nawet jeśli one nie zostały wydrukowane, to dzisiaj w czasach digitalizacji dawnych dokumentów bez trudu Możemy je, no lub powiedzmy, tak z niewielkim staraniem możemy dotrzeć do tych opisów, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że sporo jest tam wstrętów łacińskich, czasami są po łacinie, no ale jednak bardzo dużo tych lustracji zostało wykonanych w języku polskim. I dlatego, no, bez trudu znajdziemy taki cały zestaw potężnych informacji o charakterze zarówno społecznym, jak i gospodarczym, czy też takim, no, urbanizacyjnym, a więc opisane są poszczególne budowle, no bo tak. Taka była rola tych lustratorów. Oni musieli stwierdzić stan zabudowań w momentach na przykład przekazywania innym starostom, albo też w momentach, kiedy zarządzano taką lustrację. I dlatego nie dziwmy się, że opisywane są poszczególne zamki w drzwiach, na przykład. Jaki jest ich stan, no bo to było niezwykle istotne. Zresztą dzisiaj też, kiedy robimy takie inwentaryzacje, każdy z nas pracujący gdzieś w zakładzie pracy większym, Przeżywał niejedną taką inwentaryzację albo był członkiem komisji inwentaryzacyjnej. No to było ciężkie zadanie, no bo te numery wszystkie trzeba było pospisywać, sprawdzić stan i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki właśnie takim lustracjom my mamy obecnie szczegółowe informacje, w tym między innymi na temat Starochęcin. Oczywiście, że one czasami nie były wymieniane na przykład w dokumencie dotyczącym zamku. Jak mówiliśmy, z 1306 roku my mamy pierwszą wzmiankę o zamku. Wtedy w ogóle o starochęcinach nie było mowy. No ale to między innymi właśnie wynikało z tego, że traktowano ten teren jako właśnie folwark zamkowy, a później pod podzamcze, albo też y, określano to jako wieś chęciny. No i w związku z tym niektórzy sądzą, że to chodzi o dzisiejsze chęciny. Nie, to zawsze chodzi przy tym określeniu wieś o starochęciny. No i na przykład w 1565 roku jest kilka dokumentów właśnie z XVI wieku wiadomo, że starochęciny miały swojego włodarza, a więc no, ta osoba zarządzała wioską, i wtedy było 13 kmieci osadzonych na ćwierć łanach. I to tak tu było właściwie przez cały czas, jak popatrzymy na te lustracje, że nawet na półłankach oni nie siedzieli. Nie mówiąc już o całych łanach, tylko siedzieli właśnie na ćwierćłankach. W związku z tym ćwierć, czyli jedna czwarta łanu, łanów niewiele, mimo że tych kmieci sporo, bo kilkunastu. Było również dziewięciu zagrodników, no i ci kmiecie płacili. Od tych ćwierdzłanów swoich czynsz, ale były też dwie puste role i stwierdzono, że jest dziewięciu zagrodników. Wieś miała cały czas dostęp do rzeki Bobrze, a więc to było niezwykle istotne i to w dokumencie też wtedy w połowie XVI wieku podkreślono. Po czterech latach sytuacja była podobna. Było tutaj trzynastu kmięci, dziewięciu zagrodników, no i młyn wymieniono z nazwy Młyn Baranek. Młynarz płacił od niego. Rzeczne. Identycznie można tak powiedzieć, sytuacja wyglądała w 1573 roku, a w XVII wieku podobnie też, no bo było tutaj 12 kmieci, też na, siedzących na ćwierciłankach. Oni płacili po 12 groszy i było też 10 kmieci. Zagrodników. No więc widzimy, że rzeczywiście pod względem takim społecznym i gospodarczym w XVI i w XVII wieku sytuacja się niewiele zmieniała, ale to właśnie w XVII wieku się zmieniło, bo mieliśmy wtedy do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami, poczynając od Rokoszu Zebrzydowskiego, a później kończąc na pierwszym potopie szwedzkim i na jeździe kozaków Rakoczego, księcia Siedmiogrodu, które doprowadziły do tego, że Zamek Chęciński uległ wielkim zniszczeniom, no i ówcześni starostowie, najpierw starosta Stanisław Branicki, później też z rodziny branickich starosta Jan Klemens Branicki, później też kolejny starosta Stefan Bidziński, oni podejmowali decyzję o tym, że na początku Stanisław Branicki, że trzeba przenieść siedzibę starostów z zamku, który był zniszczony, właśnie do tych zabudowań dawnego folwarku, które przygotowano no, już jako rezydencję dla starostów, a więc przebudowano no, i dzięki temu te zabudowania, które dzisiaj oglądamy, one później oczywiście też były rozbudowywane, przekształcane, no ale dają nam pewne wyobrażenie, jak ta rezydencja wyglądała. I tak było właśnie przez ten cały XVII wiek, kiedy zdążono wybudować rezydencję, a potem znowu ona uległa zniszczeniu i kolejny starosta znowu ją musiał odbudowywać, aż w końcu kiedy sytuacja się uspokoiła, no to w XVIII wieku już starostowie wynieśli się spod zamcza jako ze swojej rezydencji, z powrotem na zamek. Chociaż do końca nie wiemy, jak ta sytuacja wyglądała z rezydencją, ponieważ czytając opis wizyty w XVIII wieku króla Stanisława Augusta Paniastowskiego w Kęcinach, nie mamy takiej jasności, czy on rzeczywiście był na zamku, czy też gdzieś na przykład w dolnej części, tam gdzie miasto było, czy tam nie było rezydencji dla starostów. No ale to już powiedzmy, że inna historia dotycząca dziejów chęcin. A tutaj mamy do czynienia z tym, że starochęciny z powodu przemieszczenia tej rezydencji starostów do dzisiejszego podzamcza, z powrotem zaczęły nabierać znaczenia. I z tym między innymi wiąże się fakt budowy kościoła. Nowego kościoła, który datowany jest na XVII wiek, nie ma nie mamy tak do końca pewności ani jeśli chodzi o architekta, czy rzeczywiście słynny Tylman z Gamerę był jego budowniczym, ani też nie mamy pewności co do chronologii, kiedy dokładnie kościół został wybudowany. Tutaj można snuć różne dywagacje, może jeszcze o tym dwa zdania powiemy. Natomiast nie ulega wątpliwości, że zmieniła się właśnie wtedy ta rola Starochęci. One zaczęły nabierać na znaczeniu. I ściśle zostały wtedy powiązane z podzamczem. Ściśle można by powiedzieć, żeby tu być precyzyjnym z punktu widzenia architektonicznego, na przykład, bo zdaje się, że tak powinniśmy patrzeć wtedy na obecny kościół i. Te zabudowania dworu starostów chęcińskich. One mogły tworzyć, tak jak to było właśnie w baroku, pewną oś kompozycyjną. Wtedy właśnie, no już wcześniej to robiono, ale w baroku to było charakterystyczne, ten monumentalizm wymagał właśnie takich bardzo szerokich planów i szerokich założeń, jeśli chodzi o realizacje architektoniczne. No i bardzo pasowało więc połączenie w postaci takiej osi kompozycyjnej siedziby starostów i nowo wzniesionego wtedy kościoła na miejscu tego pierwotnego, istniejącego prawdopodobnie już od 1280 roku, albo przynajmniej od XIII wieku, który ciągle nosił wezwanie świętego Stanisława, no i nadal to wezwanie nosi współcześnie. Stąd te motywy wiążą się właśnie z tym XVII wiekiem, kiedy z powrotem starochęciny zaczynają nabierać znaczenia. No i w XVIII wieku mamy też sporo informacji z tych zapisów dotyczących tego, jak sytuacja wsi wyglądała, ale może dla przykładu, odwołajmy się też do takiej lustracji z 1615 czyli właśnie z tego czasu, kiedy starochęciny stały się ważnym elementem w całym starostwie chęcińskim. To zajrzyjmy w takim razie do tej ilustracji z 1615 roku, abyśmy mieli uzupełnioną tę wiedzę, jeżeli chodzi o sytuację Starochęcin. No i zapisano na szczęście w języku polskim różne informacje pod hasłem Villa Stare Chęciny, czyli wieś Stare Chęciny. Wtedy opisywano całe starostwo, więc poszczególne miejscowości też zostały uwiecznione w postaci takich szczegółowych informacji. Zapisano tak. W tej wsi kmieci rolnych jest 12, na ćwierciznach płacą czynszu po groszy 12. A więc podobnie tak jak mówiliśmy o tym XVI wieku. No i zawsze jest obok podawana ogólna suma. Ile w takim razie dochodu można się spodziewać, jeśli jest 12 kmieci i każdy płaci po 12 groszy? Powinni robić po 3 dni w tydzień bydłem. A więc pańszczyzna została w ten sposób określona. Składają na wybrańca. Pogroszy 20. O tym wielokrotnie mówiliśmy, o tej y, sytuacji piechoty wybranieckiej, czyli obowiązku płacenia właśnie na ten rodzaj wojska, które wprowadził Stefan Batory w naszym kraju. No i następnie następuje spis różnego rodzaju powinności, y, które mieszkańcy Starochęcin byli zobowiązani wypełniać. Dają przenia, rolnicy, pokorcy jedna druga, czyli półkorca, miary równej targowej chęcińskiej. Czyli istniała miara chęcińska, no i do tego się odwoływali lustratorzy. No i podana jest informacja, ile to dawało łącznie, no bo tych dwunastu kmieci tutaj się znajdowało. Dają też owca sepnego po trzy korce miary wierzchowatej. Dają też owca stacyjnego. Stacyjnego, czyli tego, który związany był z pobytem całego dworu książęcego albo królewskiego. No i trzeba było dwór utrzymywać, w związku z tym te poszczególne wioski należące do królewszczyzn były zobowiązane właśnie do takich świadczeń. Stacja, a więc sytuacja związana z pobytem dworu królewskiego. No i dawali wtedy po półtora korca, czyli duże zobowiązanie, miary targowej. Dają też po jednym kapłan. Po jednym kogucie, po jednej owcy i po 15 jaj. Każdy więc zobowiązany był do takiej daniny w naturze. Zapisano też informację na początku XVII wieku, podobną jak w XVI wieku, o tych pustych rolach. Dwie puste role były w których dano kmieciom część, a potem do folwarku obrócono. Czyli to, co należało pierwotnie do kmieci w Starochęcinach, a było puste, niezagospodarowane, częściowo otrzymali kmiecie w Starochęcinach, a następnie przekazano do folwarku, czyli do dzisiejszego podzamcza. No i dalej jest informacja, która dotyczy zagrodników. Zagrodników jest dziesięciu. Płaci z nich jeden który na części roli pustej osiadł, a potem do folwarku obrócono czynszu groszy 12, czyli podobnie jak kmieć, wysoka, więc to była opłata. Płacił też na wybrańca 2 grosze, a 9, czyli 9, chodzi tutaj o tych zagrodników, a 9 płacą czynszu po groszy 6, Powinni robić 3 dni w tydzień pieszo. Widzimy, że kmiecie pracowali bydłem, a więc no, swoim sprzętem. Ten swój sprzęt musieli angażować. A tutaj była tylko pańszczyzna piesza. No i na wybrańca płacą po 6 groszy. Zagrodnicy dawali po jednym kapłonie, po jednym kogucie. No, i dawali 15 jaj. No, i też było oprawne, kolejna danina związana z dworem królewskim. Dają rolnicy i zagrodnicy oprawnego po denarów 9. Również zagrodnicy składali się na jednego woła razem z gałęzicami. To było też ich obowiązkiem. Wspominano też o rzecznym to ma znaczenie właśnie w kontekście tej lokalizacji Starochęcin w miejscu, gdzie bobrza dopływa do czarnej nidy. Dawano rzecznego wedle lustracji przeszłych, czyli według tych dawnych lustracji, po sześć groszy, przy czym wspominano o tym, że Mieszkali w Starochęcinach rybacy. Oni zresztą są później też wymieniani, i akurat w 1615 roku oni nie łowili, tak to w lustracji zapisano. No i oczywiście opisano także młyn, o którym już mówiliśmy młyn zwany baranek na rzece Bobrzy i podawano różne szczegółowe informacje na temat tej budowli. Mamy więc no, takie rzeczywiście wspaniałe zestawienie. To dla przykładu wspomnieliśmy o tym takim w całości ustępie z lustracji z 1615 roku dotyczącym starochęcin, ale oczywiście w innych też znajdują się ciekawe informacje. To mieliśmy początek XVII wieku, ale wcześniej już wspominaliśmy o tym, że podobne lustracje były również w wieku XVIII, no i tam też mamy jakieś porównanie jeżeli chodzi o te informacje dotyczące naszej wioski? No może dla przykładu podajmy z połowy XVIII wieku, chociaż oczywiście interesująca jest ta z końca XVIII wieku, z 1789 roku, no bo za chwilę mieliśmy już do czynienia z drugim i trzecim rozbiorem naszego kraju no i zmieniło się o tyle wszystko, co dotyczy tej okolicy, że ten pograniczny teren, wspominaliśmy o tej archidiecezji gnieźnieńskiej, to był zawsze taki teren pograniczny. Pograniczny i stąd czasami są kłopoty z różnego rodzaju ustaleniami. Teren pograniczny nie tylko między organizacją kościelną, czyli archidiecezją gnieźnieńską i archidiecezją krakowską, ale też teren pograniczny między ziemiami, czyli między tymi ziemiami, które należały na przykład czasami do województwa sandomierskiego albo do krakowskiego, ale też ziemiami, które poprzez przynależność do archidiecezji gnieźnieńskiej Należały do tak zwanych kasztelanii nadpilicznych, czyli w średniowieczu, do tych, które, tak jak Małogoszcz, właśnie z tamtymi ziemiami były związane, z tymi ciążącymi w stronę Wielkopolski, a nie w stronę Małopolski. Więc to skomplikowane położenie rzeczywiście. Powodowało, że mamy czasami konieczność taką przy rozproszonych informacjach sięgania do źródeł, które znajdują się w całkiem innych regionach naszego kraju, a niekoniecznie tylko i wyłącznie w Krakowie czy w Sandomierzu. No i na przykład taki opis z 1746 roku. Zawiera szczegółowy wykaz y, mieszkańców wsi. Dlatego też jeśli zarówno w starochęcinach, w chęcinach, czy w najbliższej okolicy są dzisiaj ludzie, którzy noszą takie nazwiska, no to niewykluczone właśnie, że to są ich bezpośredni przodkowie. Dlatego też czasami właśnie pozwalamy sobie na to, żeby wydobyć z mroków przeszłości postacie, których nawet sobie nie wyobrażamy, jak oni wyglądali, ale przynajmniej przez te zapiski dotyczące ich imion, nazwisk lub funkcji, które sprawowali, możemy troszeczkę ten świat przeszłości przybliżyć. No i wtedy, w połowie XVIII wieku, było 12 ról w starochęcinach, które należały, przy czym najczęściej było tak, że należały do dwóch osób. Dlatego w przypadku każdej roli wymienionych jest dwóch ludzi. Najczęściej jednego nazwiska, ale czasami dwóch różnych nazwisk. Czyli byli to Jan Niedźwiecki i Michał Gruszka, Wawrzyniec Jarosz i Szczepan Jarosz. Wawrzyniec Mazur i Szczepan Mazur, Marcin Banasik i Krzysztof Banasik. Wdowa Wosiowa, która pracowała u Żyda Arendarza. Był też Stanisław Brandys i Marcin Wolski, który też pracował w rodzinie żydowskiej. Kolejna rola była zajmowana przez Marcina Madaja i Matiasza Madaja. Kolejna przez Piotra Ziółkowskiego i Macieja Legiena. Kolejną zajmował Kazimierz Wilk. Dalej Jakub Job siedzący na połowie, bo druga połowa należała do tego na Baranek, a więc ciągle ta nazwa Baranek, zresztą taka wdzięczna i, i miła, ciągle ona funkcjonowała. Następna rola do Wojciecha Madaja i Jakuba Banaszka i ostatnia do Szymona Majchrzaka i Józefa Kozana. Kozana był Gajowym, tak przy jego nazwisku zapisano. Oprócz tego byli Zagrodnicy, czyli to byli Kmiecie, a teraz Zagrodnicy. Stanisław Glejt z bratem, Jan Stawiasz z Kazimierzem Kadysiem, Jędrzej Mazur z synem, Walenty Zapała, no i ci mieszkańcy, których nazywano pieszymi, a więc oni byli do tej pańszczyzny pieszej zobowiązani. Wojciech Fryc, Paweł Zając, Jan, który był ogrodnikiem, Marcin, który był myśliwcem, Mikołaj Madaj, Jan, który był karbowym, no i w końcu był Szymon Goraj, rybak. A więc ciągle się nam to, co już było wprawdzie napisane w XVII wieku na początku, że no nie łowią, ale że rybacy w starochęcinach mieszkali. Był też Balcer Madaj, Franciszek Skrzypeczek, Piotr Kozak, Stanisław Malarz, Antoni Bednarz i Jakub Kowal. Oczywiście Antoni Bednarz, Bednarz to nie nazwisko, tylko Bednarz funkcja. Antoni. Bez nazwiska, i Jakub oczywiście nie Kowal nazwisko, tylko Kowal, bo on na służbie dworskiej był po prostu Kowalem. No i mamy więc też takie ciekawe informacje. No a potem. Mamy tak jak wspominaliśmy rozbiory naszego kraju i sytuacja całkowicie zmienia się starochęcin, jeśli chodzi o własność, bo już Starochęciny nie były majątkiem królewskim, tylko przeszły na własność rządu, a rząd z kolei, czyli rząd rozbiorowy, podejmował decyzje, które dotyczyły tzw. majątków donacyjnych, inaczej majoratów a więc takich, które za zasługi były przekazywane oficerom albo urzędnikom carskim. No i taka sytuacja dotyczy również starochęcin. No i mamy koniec XVIII wieku. Polska już jest pod zaborami i tak jak wspominaliśmy, wszystko... Zmienia się o 180 stopni, nie tylko jeżeli chodzi o Starochęciny, ale także jeżeli chodzi o całe państwo. No i mamy sytuację taką, że Starochęciny weszły w skład tak zwanego majoratu, inaczej majątku donacyjnego. I właścicielem Starochęcin w, 1000, w październiku 1835 roku został słynny generał Andrzej Jakowlewicz-Storożenko. To postać rzeczywiście no, dobrze znana wszystkim, którzy zajmują się XIX wiekiem w naszym kraju. Ponieważ był szefem policji warszawskiej w latach 1833-1847, to nie ulega wątpliwości, że w dawnych materiałach dotyczących donacyjnych majątków pisano, że Storożenko za zasługi w tłumieniu powstania listopadowego dostał majątek donacyjny. Ale on wtedy nie przebywał na terytorium naszego kraju. Był poza granicami polskich ziem, więc dopiero po powstaniu listopadowym zjawił się, ale rzeczywiście wsławił się jako ten, który rozbudował tajną policję rosyjską po to, żeby zapobiegać wszystkim spiskom. Działał zresztą w ścisłym porozumieniu z namiestnikiem królestwa polskiego Iwanem Paskiewiczem, a więc też kolejnym tym znienawidzonym tępicielem Polaków. Oprócz tego, że był szefem Policji Warszawskiej, to był właśnie przy namiestniku prezesem Komisji Śledczej. Dlatego te wszystkie spiski, które między Powstaniem Listopadowym a Powstaniem Księdza Piotra Ściegiennego, a następnie Powstaniem Styczniowym miały miejsce w naszym kraju, one były właśnie szczegółowo przez tego niezwykle inteligentnego człowieka rozpracowywane. Był też ministrem spraw wewnętrznych w latach 1843-1850. Stąd no, rzeczywiście taka no, postać, która symbolizuje ucisk rosyjski. Ale jego życiorys jest no, ciekawy. On pochodził z rodziny tak zwanych dworian ukraińskich. Dworian, czyli szlachty, która bardzo mocno wspierała. Władzę carską, to samodierżawie jak określano w Rosji. No i już ta rodzina Storożenków od XVII wieku bardzo intensywnie współpracowała z dworem carskim. Natomiast kształcił się w Krakowie, ponieważ jego ojciec został skierowany do tępienia insurrekcji kościuszkowskiej, i w tym czasie jakiś ex-jezuita, nie wiemy jak się nazywał, ale wiemy, że należał do, do jezuitów, w Krakowie zajmował się jego wykształceniem. No więc z jednej strony można by powiedzieć, że tak, całkowicie ta polityka rosyjska była jego udziałem, a z drugiej strony jednak jakieś wpływy tej kultury, Europejskiej, którą przecież symbolizował Kraków też były jego udziałem. Zresztą on był i poetą i należał do kręgów literackich, no ale potem rzeczywiście zajął się głównie tą karierą wojskową. No i żeby już nie rozwijać tych jego biograficznych kwestii, jak on dotarł do naszego kraju, no to skoncentrujmy się może właśnie na tych naszych starochęcinach, ponieważ za gorliwą działalność na rzecz caratu on otrzymał właśnie w tym 1835 roku majorat Chęcin. Ten majorat miał wtedy dochody w wysokości 10 tysięcy polskich złotych, czyli w przeliczeniu na ruble srebrne to było 1500 rubli. No i od razu też możemy powiedzieć, że tutaj są takie ciekawe wątki. Będziemy mówić zaraz o, o kościele, i to jest kościół, który był w 1840 roku remontowany. A w 35 Storożenko, Otrzymał majorat, w tym również starochęciny. One należały do tego majoratu. No i za pięć lat odbył się remont kościoła. On oczywiście nie mógł się odbyć bez wiedzy storożenki, bez zapewne jakichś jego funduszy, które na ten remont przeznaczył. No więc mamy tutaj ciekawe wątki. A skąd się fundusze mogły brać? A no, mogły się brać stąd, że potem była taka duża afera korupcyjna, ponieważ żona. Storożenki Julia Bobrowska-Mirkałowa została oskarżona o to, że w imieniu męża, który sprawował te funkcje dyrektorskie, przyjmowała łapówki. I ona określała wysokość tych łapówek, jeśli ktoś chciał jakąś sprawę u męża załatwić. Stąd takie problemy, które skończyły się w ten sposób, że no, Storożenko zmarł w 1858 roku, ale jego rodzina, bo takie to były prawidła, nadal majoratem zarządzała, bo wiemy, że między innymi włodzimierz Storożenko. Był właścicielem starochęcin, aż w końcu Rosjanie to był częsty zwyczaj, że wydzierżawiali te swoje majątki. I wiemy, że rodzina kaminerów, rodzina żydowska była tutaj dzierżawcami, a oni w końcu zdaje się nawet przejęli ten majątek, ponieważ jeszcze w 1911 roku Włodzimierz Storożenko. Był właścicielem, natomiast kiedy nastąpiło już po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości rozparcelowywanie tych majątków donacyjnych, to wtedy majątek odebrano kaminerom, właśnie, czyli rodzinie żydowskiej, więc oni w jakiś sposób zapewne zostali właścicielami tego majątku. No i po parcelacji już. Mamy sytuację taką, że już wszystko jest jasne i starochęciny z powrotem stały się no, samodzielną wioską, już do żadnego majoratu nie należącą. Takie więc to były skomplikowane losy samej wsi. Ale oczywiście wszystkiego nie zdążyliśmy dziś Państwu powiedzieć, a przede wszystkim nie poruszyliśmy, no, tylko delikatnie zahaczyliśmy o Kościół Świętego Stanisława, a to jest budowla, obiekt, który jest. Wart dłuższej uwagi. No tak, i przecież tam będziemy mieli bardzo wiele kwestii do wyjaśnienia, wiele tajemniczych, zagadkowych spraw, które postaramy się omówić. To już w następnym programie, a dziś dziękujemy za uwagę. Cezary Jastrzemski, Robert Szumielewicz i Tomasz Tamborski, który program zrealizował.